Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Dzisiaj zamierzamy pokazać film z procesu Jerzego Strawy. W 1967 roku była to jedna z najgłośniejszych spraw w PRL-u, która miała również swoje nawet światowe odbicie, dlatego że proces Strawy relacjonowały media, między innymi niemieckie, między innymi tygodnik Der Spiegel. Kim był Jerzy Strawa? Zaskakująco mało wiem, jak na tak głośną sprawę o Jerzym Strawie. Zresztą w tych relacjach prasowych nie potrafiono nawet podać za bardzo jego wieku. Tam w Szpiglu się pomylono o kilka lat. Tak więc proces był nagłośniony, ale tak naprawdę, oprócz szczegółów, które analizowano bardzo dokładnie, pewien kontekst sprawy nadal, mam wrażenie, nam ucieka. Inżynier Jerzy Strawa urodził się w 1915 roku w rodzinie takich handlarzy, powiedzmy przedsiębiorców. Przed wybuchem wojny zdążył jeszcze pójść na studia, na politechnikę, na studia ścisłe, ale wybuchła wojna, nie angażował się za bardzo w działalność konspiracyjną, zajmował się drobnym handlem. Po wojnie udało mu się skończyć politechnikę gliwicką bodajże, po czym zaczął pracę w szeroko rozumianym handlu, awansując stopniowo i zaczynając też karierę urzędnika w Ministerstwie Budownictwa, a później w Centrali Handlu Zagranicznego, w różnych filiach czy instytucjach związanych z Centralą Handlu Zagranicznego, co oznaczało przede wszystkim jedno – wyjazdy zagraniczne. W 1956 roku po raz pierwszy udał się na dłuższą taką wycieczkę na zachód, daleki zachód można powiedzieć, bo aż do Brazylii. Wracając z tej Brazylii zatrzymał się w Berlinie Zachodnim, zresztą nie zgłosił tego, było to w sumie nielegalne, gdzie zamierzał sfinalizować związek z poznaną wcześniej na wyjazdach do NRD Niemką polskiego pochodzenia, czy tak to można określić. Tam prawdopodobnie po raz pierwszy wzbudził zainteresowanie zachodniego wywiadu, amerykańskiego, ale dokładnie nie wiemy tak naprawdę którego. W takim obiegu medialnym mówi się o DIA, czyli o Defense Intelligence Agency, ale ona powstała dopiero w 1961 roku, tak więc to się zaczęło już wcześniej. To musiała być inna komórka wywiadowcza, ale nie wiemy jaka, bo nie wiedział tego i polski kontrwywiad. Być może wtedy, już w tym 1956 roku, Strawa zaczął współpracę, a być może dopiero zaczął być wtedy sprawdzany jako pracownik, który wyjeżdża często za granicę, przedsiębiorca związany z Centralą Handlu Zagranicznego. Wiemy, że to zainteresowanie sfinalizowało się w 1960 roku, kiedy po prostu został zwerbowany podczas jednego z wyjazdów do RFN przez najprawdopodobniej Amerykanów. Od tego momentu zaczyna się jego kariera szpiega amerykańskiego, pracującego w tym momencie cały czas w tych instytucjach związanych z Centralą Przemysłu czy Handlu Zagranicznego, później też w metaleksporcie pracował. Ta kariera trwa prawie 7 lat. W 1966 roku został namierzony, przypadkiem trzeba przyznać, to jest zawsze praca kontrwywiadu PRL-u, to jest szukanie, prawda, igły w stogu siana. Akurat w tym momencie udało się tą igłę znaleźć poprzez perlustrację korespondencji, jeden z podstawowych metod działań kontrwywiadu. Podobnie wpadł między innymi Leszek Chrust, ponieważ wywiad amerykański nie zachował ostrożności. Ten rezydent osobiście adresował koperty przeznaczone dla danego szpiega, więc to czasami okazuje się, że to szukanie w tej igły w stogu siana okazywało się skuteczne. To prawda. Tutaj zresztą słabym ogniwem okazał się prawdopodobnie łącznik Strawy o podobnym nazwisku Straka, którego właśnie jego korespondencja naprowadziła
kontrwywiad na Jerzego Strawę. Został poddany wszechstronnej inwigilacji przez służby kontrwywiadu MSW. Po kilku miesiącach został aresztowany i w wyniku głośnego, rzeczywiście, jak wspomnieliśmy, procesu skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano prawdopodobnie w czerwcu 1968 roku. Gęstniejąca atmosfera polityczna, spory też wewnątrz partii i spory międzynarodowe związane też z agresją Izraela na państwa arabskie, moczarowcy, partyzanci, no to wszystko się kotłowało w latach 67-68 i rzeczywiście Strawa jest prawdopodobnie ofiarą tej bardzo gęstej sytuacji, no tutaj głównie wewnętrznej, i w innej sytuacji, w spokojniejszym czasie, prawdopodobnie rzeczywiście dostałby wyrok, nie wiem, czy dożywocia, czy terminowy, ale raczej nie zostałby rozstrzelany. On jest przedostatnią ofiarą, można powiedzieć, szpiegostwa, wobec której wykonano wyrok śmierci. Kilka miesięcy po nim zginął Kaczmarzyk. Który też był jakby ofiarą chyba tej gęstniejącej sytuacji, też w 1968 roku skazany na śmierć za szpiegostwo. Potem radiotelegrafista, który był stosunkowo też mało szkodliwy. Tak, tak. Potem mamy wyroki zaoczne śmierci, jak na chociażby Najdera czy Kuklińskiego, ale rzeczywiście już za szpiegostwo nikt nie zostaje pozbawiony życia i w tym znaczeniu rzeczywiście można uznać Strawę za ofiarę atmosfery politycznej panującej w tym okresie w Polsce. A teraz chciałbym zaprosić na pokaz filmu z procesu Jerzego Strawy. Materiał jest dość drastyczny, zwłaszcza ogłoszenie wyroku śmierci. Zapraszam na projekcję. Jakim nazwiskiem oskarżony podpisywał pokwitowania odbioru pieniędzy? Andrzej Skodowa. Ile sumie razy oskarżony przebywał w Niemieckiej Republice Federalnej w ramach wyjazdu służbowych? 14 razy. 14 wyjazd oczywiście nie doszedł do skutku. Nie wiem, że łącznie było 14, bo 13 było zaprotokołowane od momentu nagadania kontaktu, a ja pierwszy raz jakby nie było. Proszę przedstawić sądowi, jakie przygotowania oskarżony podjął w związku z zaplanowanym na dzień 2 kwietnia bieżącego roku kolejnym wyjazdem służbowym do Niemieckiej Federacji. Z uwagi na to, że od września 1966 roku definitywnie zaprzestałem merytorycznej działalności i przygotowany byłem na definitywne z nim zerwanie w rezerwie asekuranckiej, gdyby mnie miało grozić jakieś konsekwencje, co do których mnie szantażowano, przygotowałem sobie szkic zakładów radiowych oraz miałem materiały, z których mogłem podać pewne dane, pewne cyfry dotyczące rozwoju motoryzacji. Jakie zalecenia oskarżony otrzymał, jeżeli chodzi o zawieranie znajomości z żołnierzami i oficerami Wojska Polskiego? W jakich okolicznościach te znajomości miały być zawierane? I czemu miały służyć? Informując mnie o zakresie dostarczania informacji o jednostkach stacjonujących w konkretnych koszarach, sugerowali, że informacje dotyczące rodzaju broni, rodzaju wojsk i ilości tych wojsk, żeby uzyskiwać bezpośrednio od żołnierzy tych koszarach stacjonujących, choćby na przykład będąc w restauracji w danej miejscowości lub na poczcie tej miejscowości. To tam zwykle się gromadzą żołnierze i jest okazja wejść w kontakt. A czy te zalecenia, żeby oskarżony obserwował moment wyrzucania przez żołnierzy listu, żeby ten sposób ustalić numer jedno? Proszę oskarżonego, w jaki sposób ośrodek wywiadu przekazywał dla oskarżonego swoje polecenia, jeżeli chodzi o drogę radiową? Przy pomocy nadawania w określonych dniach i godzinach, w określonych długości fali, przy programu. Od kiedy rozpoczął nadawanie? Od
jesieni 64 roku. Od jesieni 64 roku. Czym taka audycja się rozpoczynała? Jaki był sygnał wywoławczy za to? Melodia. Po melodii co następowało? Informacja dotycząca ilości grup, które się stały. W oparciu o jaki szyfr oskarżony rozszyfrowy dla radiogramy? Może tylko z czego składała się tabela podstawowa, a tabela numer 1? Tabela podstawowa składała się z trzech zasadniczych elementów, które służyły do budowania tej tabeli. Pierwszy to był nakreślenie, wykreślenie z głównej pozycji wszystkich cyfr od 10 do 10 w kolejności takich, jak jest data urodzenia mojej żony, wydawała pierwszego zapamiętania sobie tych kolejnych cyfr, oraz uzupełnienia w kolejności do 9. Oraz dwóch słów kotak z kartem, które w poziomie spionie należało z lewej strony umieścić. Popatrzcie, o jaką pionę, której dalsze etapy rozszyfrowywania następowały. Wręczono mnie właśnie w tym czasie książkę lekarską, pod którą według tego dyskutu, żeby zabrać ze sobą, a nie drugi egzemplarz. I w oparciu o książkę można było... W jaki sposób oskarżony podszukiwał właściwą stronę, od której należało rozpocząć rozszyfrowywanie te też? Było kolejny dzień roku daty nadawania. Dodania tej kolejny data nadania była równoznaczna kolejnym dniem roku, plus jaka wartość? Plus 10. A w jaki sposób odpowiedni wiersz nadany? Była data miesiąca. Data miesiąca. Czy oskarżony jest w stanie podać, jaka to była melodia? Nie potrafię. Wysoki sądzie, ja prosiłbym o zezwolenie na odtworzenie z taśmy magnetofonowej audycji nadanej przez Ośrodek Wywiadu w dniu 31 stycznia bieżącego roku, a skierowanej do oskarżonego w celu stwierdzenia, czy taka melodia istotnie była sygnałem wywoławczym. Na telefonkę
po półtora roku, trzymając mieszkanie, wróciłem, ponieważ nigdy na nim nie mogę nic odebrać audycji, tak? Na skutek zniszczenia się jej przez... Że była w karnistrze z benzyną. Przewożona, tak? Przewożona w karnistrze była z benzyną i była przetrzymywana przez 4 miesiące w tej benzynie. Co jeszcze uległo wówczas zniszczeniu? Wszystko, co się wyznajdowało, to znaczy całe wyposażenie krótkofalówki razem z instrukcją napisaną pod dyktando do pracowników przeze mnie. Jej tak. To mamy na tej akcesoria. Potem magnetofon, który miał służyć jako dodatkowo do nadania w krótkim czasie, szybkiego nadania taśmy skredagowanego meldunku mocy klucza, szybko. Co się stało z tym adapterem? Adapter został głównie w mieszkaniu dla celów prywatnych, ponieważ nigdy nie korzystałem z niego. Czy to jest ten adapter, który jest magnetofon? Tak. Teraz odtwarzana była taśma? Tak. Proszę dalej, następne. Następnie akumulator 6-woltowy motocyklowy, który mnie wręczono dodatkowo na sam koniec, na przypadek, gdybym potrzebował krótkofalówki nie z mieszkania korytać, ani nie z prądu sieci. No ale tylko gdzieś w terenie, gdzie trzeba było mieć wyzwanie. Ponieważ nigdy nie pracowałem na tym krótkofalówku, ten akumulator nigdy nie używany, nawet nie odpakowany z papieru, trzymałem w piwnicy, nie wiedząc o tym. Po prostu zapomniałem, że on w ogóle jest. Co się z nim stało? On został w czasie kawała ślepa, znaczy znaleziony. Zakwestionowany. Jest tutaj sądy? Tak. Jest. Na tym sporze, tak. Słuchawki z przewodem, te tutaj się znajdują. Słuchawka miała służyć właśnie też do słuchania cichego. Cichego, dobrze. Radio odbiorek marki Nordmende. Tak. Się znajduje. Jest. Kiedy ostatnio otrzymał go? 1068. W miejsce czego? W miejsce poprzedniego aparatu. Marki telefonkiem, tak? I tu książka jest druga. Jak się nazywa? Tak. To ramka metalowa do radia. To jest dla tylko bytu do umocowania samochodu. Samochodu. 1507. Co to jest oskarżone ta karteczka? To jest tabela do przeprowadzania radiowego. Tak. Radiogram nadawany do środka, tak? Porządne na wszystko. Przede mną. Tak. Gdzie była otrzymywana taka teczka? W piwnicy. W piwnicy. W czym? W tym właśnie trewetce plastikowej. Dlaczego plastikowej? No żeby było odbyt w otworze wykości. Żeby nie ulegała zniszczeniu. Tak. Agenta wywiadu amerykańskiego, oskarżony Jerzy Strawa, posługujący się w tej działalności pseudonimem Andrzej Stodowa. Zakończył judaszową działalność, zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w przededniu mającej nastąpić podróży do Niemieckiej Republiki Federalnej, 14 z kolei podróży oskarżonego do tego państwa, którą tak jak i poprzednie podróże, nie wyłączając dwóch dalszych do Austrii, zamierzał wykorzystać do odbycia spotkań z pracownikami wywiadu amerykańskiego i przekazania im materiałów szpiegowskich. Oskarżony, ten szczególnie niebezpieczny dla naszego państwa szpieg amerykański, został unieszkodliwiony przez polski kontrwywiad mimo środków, które dla jego bezpieczeństwa zastosował wywiad amerykański. Nie pomogło ani to, że werbunek i wszystkie personalne kontakty szpiegów odbywały się za granicą, z reguły w NRS,
lub na terenie obiektów armii amerykańskiej. Nie pomogła technika ani szczegółowy i doborowy instruktaż, który odbywał się w warunkach daleko posuniętej konspiracji i specjalizacji. Andrzej Stodoła został unieszkodliwiony, tak jak wielu innych szpiegów i zdrajców, którym ludowe sądy wymierzyły słuszną i sprawiedliwą karę. Jak wcześniej czy później zostaną unieszkodliwieni ci, którzy poważą się podnieść zdradziecką rękę na naszą ojczyznę. Twierdzę, że oskarżony bez najmniejszych skrupułów wyraził swój akces przystąpienia do współpracy szpiegowskiej. Bez skrupułów też podjął się dostarczania żądanych wiadomości wywiadowi imperialistycznemu. To zaś, co przed Wysokim Sądem opowiadał o skrupułach, kruszy się jak lichy wybieg wobec pytania, dlaczego wróciwszy do kraju, nie odniósł się do właściwych władz, które niejednemu pomogły i niejednego z matni wyprowadziły. Otrzymawszy amerykańskie gwarancje osobistego bezpieczeństwa, oskarżony przystąpił do aktywnej działalności szpiegowskiej, wymierzonej przeciwko najżywotniejszym interesom naszego państwa, do sprzedawania własnego kraju, własnych rodaków. Jest szereg i innych jeszcze dowodów rzeczowych, o których mowa w akcie oskarżenia. Są wreszcie wyjaśnienia oskarżonego, przyznającego się do zarzutów aktu oskarżenia. Ustosunkowując się do tych wyjaśnień, trzeba jednakże mieć na uwadze, że oskarżony, jak każdy zdemaskowany szpieg, jak każdy schwytany zdrajca, stara się, rzecz jasna, uszczuplić swoją winę, pomniejszyć swoją rolę płatnego agenta, wykazać, że przyznając się do zarzucanych mu czynów, dał dowód głębokiej spruchy i zrozumienia po wieloletniej działalności. Jakże często, a właściwie prawie zawsze, dowiadujemy się o tym dopiero od unieszkodliwionego przez władze bezpieczeństwa zdrajcy. Jak często unieszkodliwiony szpieg tę właśnie drogę wybiera dla ratowania zagrożonej skóry. Materiał dowodowy wskazuje, że taką właśnie drogę obrał oskarżony, który z początku, zaprzeczając całości stawianym mu zarzutom, dopiero wobec niezbitych dowodów, którymi dysponowały władze śledcze w momencie zatrzymania oskarżonego, zaczął stopniowo ujawniać swoją przestępczą działalność. Przy ocenie przyznania się oskarżonego do działalności szpiegowskiej trzeba w pierwszym rzędzie mieć na uwadze to, że oskarżony aż do ostatnich dni pobytu na wolności realizował zadania wywiadu amerykańskiego. Oskarżony do ostatka nastawiał radioodbiornik, aby wysłuchiwać znanej mu dobrze melodii, która poprzedzała szpiegowskie radiogramy kierowane przez niego do niego przez ośrodek wywiadu. Wytrwale robił to w dniach 28 lutego, 7, 14, 21 i 28 marca 1967 roku. Swoje uwagi na temat jakości odbioru, ilości grup oskarżony własnoręcznie odnotowywał na karteczce papieru, którą posiadał przy sobie w chwili zatrzymania. Miała mu ona być pomocną przy składaniu sprawozdania na ten temat swoim mocodawcom. Wyglądała ta tragedia i walka wewnętrzna oskarżonego w ostatnich dniach marca 1967 roku. Działalność oskarżonego zostaje przerwana dopiero faktem aresztowania. W tym też kontekście należy oceniać jego skruchę i przyznanie się. Obywatele sędziowie, przewód sądowy w pełni potwierdził zarzuty aktu oskarżenia. Przewód sądowy ponad wszelką wątpliwość dowiódł, że oskarżony Jerzy Strada, występując pod pseudonimem Andrzej Stodoła, pozostawał na usługach i był płatnym agentem wywiadu amerykańskiego aż do momentu aresztowania, odbył wszechstronne przygotowanie i przeszkolenie szpiegowskie, a także przyjął i przewiózł do kraju odpowiedni sprzęt i wyposażenie szpiegowskie.
prowadził wywiadowczą penetrację licznych obiektów wojskowych i jednostek rozlokowanych w różnych częściach Polski, których większość ma szczególne znaczenie dla obronności państwa polskiego, a także jednostek Armii Radzieckiej oraz kilku zakładów przemysłowych wykonujących produkcję na zamówienie Ministerstwa Obrony Narodowej i innych obiektów przemysłowych i zebrane tą drogą wiadomości, które stanowią tajemnicę państwową w formie opisów i szkiców przekazywał osobiście pracownikom wywiadu podczas służbowych wyjazdów za granicę. Czyny te stanowią zbrodnie przeciwko Polsce Ludowej i w pełni wyczerpują znamiona przestępstw, których kwalifikację podał akt oskarżenia. Wysoki Sądzie, na ławie oskarżonych zasiada zdrajca ojczyzny, groźny szpieg amerykański, który w ciągu wieloletniej swej zbrodniczej działalności wyrządził Polsce Ludowej poważne szkody. Państwo nasze czyni wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo i pokój naszemu narodowi, bezpieczeństwo i pokój w Europie i na świecie. W imię pomyślnej realizacji tych zadań, pamiętając o tragicznych doświadczeniach w przeszłości i myśląc o przyszłości w pokoju i bezpieczeństwie, musimy, jak to stwierdzono w debacie sejmowej nad ustawą o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, umacniać wszechstronnie obronność naszej ojczyzny. Jest to niezmiernie doniosła przesłanka dalszego pokojowego rozwoju Polski Ludowej. Działalność oskarżonego Jerzego Strawy skierowana była przeciwko najżywotniejszym interesom naszego państwa i jego obywateli. Zmierzała właśnie do osłabienia obronności Polski Ludowej, obronności budowanej wysiłkiem całego naszego społeczeństwa. Służyła wrogom naszej ojczyzny, imperializmowi amerykańskiemu. Temu imperializmowi, który w krwiożerczych, ludobójczych zapędach nie liczy się z niczym i z nikim. Liczy się tylko siłą. Siłę tę reprezentuje obóz socjalistyczny, najpotężniejszy kraj socjalizmu, Związek Radziecki. Do tej siły dokłada się także nasza socjalistyczna ojczyzna. Tej siły, która stanowi naszą ostoję, ostoję naszej pokojowej egzystencji, nikomu nie pozwolimy osłabiać. Oskarżony Strawa oddał się na służbę temu imperializmowi, który rozlokowawszy się na terenie nieprzyjaznej nam Niemieckiej Republiki Federalnej, w sojuszu z rozpleniającym się tam duchem faszyzmu i rewanżyzmu, układa plany nowych agresji. Oskarżony Jerzy Strawa oddał się na służbę temu imperializmowi, który dopuszcza się od teraz, w tym momencie, zbrodni ludobójstwa w bratnim nam socjalistycznym Wietnamie. Sprowadźmy sprawę do brutalnych faktów. Co się działo z wiadomościami, które sprzedawał Strawa? Każda z nich wyselekcjonowana, opracowana, kładła się punktem na mapie amerykańskiego, a może NRF-owskiego sztabowca. Każde kółko, każdy krzyżyk to cel dla rakiety i bomby lotniczej, bomby z ładunkiem nuklearnym. Ile takich rakiet nacelował na własny kraj, na własnych rodaków, oskarżony Strawa? Inżynier Strawa doskonale zdawał sobie sprawę z tego, a jednak zaślepiony błyskiem judaszowych srebrników sprzedał sam siebie, swoją rodzinę, sprzedawał swój kraj i ojczyznę. Obywatele sędziowie, strasznej zbrodni, godzącej w najwyższe dobro nas wszystkich, dopuścił się oskarżony. Wnoszę o uznanie go winnym przestępstw przedstawionych w akcie oskarżenia. Za te zbrodnie, za zdradę ojczyzny, za niepowodowane szkody wyrządzone Polsce Ludowej wnoszę o wymierzenie oskarżonemu Jerzemu Strawie kary śmierci, utraty praw publicznych, obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadki majątku. Jako obywatel podzielam cały szereg sformułowań zawartych w przemówieniu pana prokuratora. Jest rzeczą oczywistą, najzupełniej dla nikogo nie mogącą wątpliwości, jak szkodliwa, jak niebezpieczna
nie działalność agentów obcego zawierzchnictwa wymiaru na terenie narodowym. Jako adwokat zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że słusznym i zasadnym była teza zawarta w przemówieniu pana prokuratora, że zarzuty aktu oskarżenia wysunięte w stosunku do oskarżonego Strawy zostały potwierdzone. Ale jako obrońca oskarżonego nie mogę zgodzić się z szeregiem sformułowań zawartych w przemówieniu oskarżycielskim. Nie mogę oczywista rzecz zgodzić się również z końcowym wnioskiem zawartym w tymże przemówieniu. Proszę Wysokiego Sądu wydalić, że decydującym dla rozstrzygnięcia o losach oskarżonego jest znalezienie prawidłowej odpowiedzi na jedno narzucające się w tej sprawie pytanie. Znalezienie prawidłowej odpowiedzi na to, czy oskarżony, składając tak obszerne wyjaśnienia w toku postępowania przygotowawczego, składając tak obszerne wyjaśnienia na rozprawie sądowej, mówił prawdę, czy też w dalszym ciągu, tak jak twierdził w swoim przemówieniu pan prokurator, w rzeczywistości kamuflował swoją działalność. Ja twierdzę, Wysoki Sądzie, że wyjaśnienia, które oskarżony złożył, które złożył prawie od samego początku postępowania przygotowawczego, były wyjaśnieniami szczerymi. Że prawdą jest to, co oskarżony dzisiaj pod koniec przewodu sądowego powiedział, że on raz na zawsze chciał się odżegnać od tej swojej działalności i że raz na zawsze chciał z tą działalnością skończyć. By sądzę chciał odstąpić od stosowania wobec oskarżonego tej kary, o której zastosowanie wnosił pan prokurator, kary, która w moim przekonaniu nie byłaby adekwatna w stosunku do stopnia napięcia złej woli i w stosunku do zawinienia oskarżonego i by sąd zechciał wymierzyć w oparciu o odpowiednie przepisy prawa oskarżonemu Strawie karę terminowego pozbawienia woli. Bardzo trudno mówić o tym wszystkim, co słyszałem na temat swojej osoby. Chcę tylko podkreślić, że od samego momentu, od dnia złożenia mojego oświadczenia, aż do dzisiejszej chwili nie powiedziałem jednego nieprawdziwego słowa. Że popełniłem wielki krok, wielki błąd, który strasznie tragicznie zemścił na mnie. Ten błąd zemścił się w tej formie, w tej postaci, że przedstawiciele ośrodka jako fachowcy, jako wypróbowani łowcy ludzi spowodowali taką sytuację, w której podsunęli pod oczy ogromną sumę pieniędzy, żądając w sposób wyraźny jakichś drobnych usług, żeby mnie nie przerazić. Na ten moment zamilkły u mnie te wszystkie bodźce, wszystkie mój szkielet moralny, który ukształtował się przez okres od 45 roku. Gdyby się tak wystarczył, nie ma nawet ofiary, żeby nie pojechać dla Polski, żeby udowolnić, że jestem uczciwym człowiekiem, że chcę być uczciwym człowiekiem, że to wszystko należy do przeszłości, już ja zawsze, na zawsze od tego, na zawsze odcięłem. Proszę do Wysokiego Sądu o umorzenie rehabilitacji. Tak, jest na Radę Wyrokiem, który stanie głosowany 22 grudnia w piątek o godzinie 12. Zostanie ogłoszony wyrok w sprawie cywila Jerzego Strawy, syna Tomasza, oskarżonego o przestępstwo 7 MKK, w związku z artykułem 15, paragraf 2 MKK i z artykułu 6 MKK. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa, dnia 22 grudnia 1968 roku. Proszę siadać, oskarżony stoi. Oskarżony Jerzy Strawa, przyznając się do całej rozciągłości zawinionego mu zarzutu, w obronie swej podał, co następuje. Do współpracy z Ośrodkiem Wywiadu Amerykańskiego przystąpił pod namową pracowników tego wywiadu, wiedziony chęcią osiągnięcia korzyści materialnych.
Nie podzielając obrony oskarżonego, zważył sąd, co następuje. Dosyć często zdarzają się wypadki, że wywiady państw zachodnich, a zwłaszcza wywiad amerykański i zachodnio-niemiecki, przysyłają niejednokrotnie prowokacji, usiłują nakłonić obywateli polskich, którzy służbowo czy też przy innej okazji znajdują się na terenie NRS, do podjęcia działalności szpiegowskiej na szkodę swojego kraju. W olbrzymiej jednak większości tego rodzaju fakty spotykają się z stanowczym sprzeciwem i kategoryczną odmową naszych obywateli. W podobny sposób miał możliwość postąpić także i oskarżony Strawa. Jest on bowiem człowiekiem stojącym na wysokim poziomie intelektualnym z dużym doświadczeniem życiowym. Oskarżony Strawa po zaoferowaniu mu stosunkowo dobrze płatnej działalności wywiadowczej bardzo skwapliwie zgodził się na propozycję współpracy z amerykańskim wywiadem. Każdy natomiast człowiek, przynajmniej po osiągnięciu pełnoletności, wie dobrze o tym, że drogą wejścia w kolizję z prawem nie można dążyć do polepszenia swych warunków materialnych. Należy w tym miejscu odmienić, że warunki materialne oskarżonego w chwili wejścia przez niego w kolizję z prawem nie były tak trudne, jak starał się to przedstawić w toku rozprawy oskarżony Strawa. Pobierając oskarżonego wynagrodzenie, wystarczało mu w zupełności na utrzymanie swojej rodziny na stosunkowo wysokiej stopie życiowej. To jednak nie wystarczało oskarżonemu, który w dążności do zapewnienia sobie, jak na nasze warunki, luksusowego trybu życia, za otrzymywane za działalność szpiegowską wynagrodzenie, dopuścił się zdrady własnej ojczyzny i swych rodaków, w tym także i osób mu najbliższych. Zastanawiając się o wymiarze kary w niniejszej sprawie, zważył sąd, co następuje. Wykazał się on wybitnie dwulicowym osobnikiem, mianowicie w tym czasie, gdy przebywał on służbowo na terenie NRF, aby reprezentować interesy państwa polskiego, doskonalił przy okazji swoje umiejętności wywiadowcze, aby móc później w sposób bardziej doskonały szkolić swojej ojczyźnie. Oskarżony Strawa w dążności do prowadzenia luksusowego trybu życia nie wahał się zdradzić swego narodu. Oskarżony w swojej działalności wywiadowczej starał się pokonać niejednokrotnie z dużym wysiłkiem stojące przed nim trudności, aby wywiązać się z otrzymanego zadania, jakie przekazał mu środek wywiadu amerykańskiego. Wskazuje to fakt kilkakrotnego usiłowania oskarżonego dotarcia do wskazanych mu przez ośrodek wywiadu amerykańskiego obiektów wojskowych. Oskarżony wykazał dużą gorliwość w wypełnianiu zadań wywiadowczych, gdyż z własnej nawet inicjatywy przekazywał dane o obiektach wojskowych, na które przypadkowo natrafił. Szczególną aktywność wykazał oskarżony Strawa przy penetracji rejonów, gdzie według danych wywiadu amerykańskiego miały się znajdować wyrzutnie rakietowe. Olbrzymi jest ciężar gatunkowy i bardzo wysoka szkodliwość społeczna czynów, jakich się oskarżony dopuścił w stosunku do państwa polskiego. Świetle powyższych ustaleń stosunkowo szerokie i dokładne przedstawienie oskarżonego tak w toku śledztwa, jak i też na rozprawie sądowej jego przestępczej działalności pozostaje w niespółmiernie rażącej dysproporcji do wagi popełnionych przez niego czynów. W tym stanie rzeczy nie dopatrzył się skład sądzący w mniejszej sprawie żadnych okoliczności łagodzących, które by mogły przemawiać na korzyść oskarżonego. Na podstawie powyższego i kierując się przypisami artykułu 3, 244, 249, 252 KUPK sąd orzekł. Za przestępstwa. A, pod punktem jest opisane. Na mocy artykułu 15 paragraf 2 MPK na karę śmierci orzekając jednocześnie na mocy artykułu 47 paragraf Kodeksu Karnego Wojska Polskiego utratę praw publicznych, obywatelskich praw honorowych na zawsze, a nadto na mocy artykułu 49 paragraf 1 MPK orzeka się przypadek swojego majątku skazanego na rzecz Skarbu Państwa B. Pod punktem drugi opisane na mocy artykułu 6 MPK na karę 15 lat więzienia. Na mocy artykułu 32 paragraf 2 i 33 paragraf 1 3 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego miejsce osobne rozłożonych kar za poszczególne przestępstwa wymiera się skazanemu niżemu w sprawie karę łączną, karę śmierci z utratą praw publicznych, obywatelskich praw honorowych na zawsze i przypadek swojego majątku na rzecz Skarbu Państwa. Dowody rzeczowe, a to wyszczególnione w akcie oskarżenia na kartach 30-32 od punktu 2 do 1-31 przekazuje się Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Natomiast pozostałe dowody rzeczowe wyszczególnione na karcie 33 akt oskarżenia w punkcie 2 32-35 przekazuje się na rzecz Skarbu Państwa. Następują na roku podpisy składu sądzącego. Proszę wysiadać, skazany stoi. Czy skazany zrozumiał wyrok? Tak. Uznam skazanego, że wyrok nie jest prawomocny i w ciągu 7 dni, licząc od jutra, skazanemu przysługuje prawo złożenia skargi rewizyjnej do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Ponadto, niezależnie od prawa wniesienia skargi rewizyjnej, oskarżonym przysługuje prawo
zwrócenia się z prośbą do Rady Państwa o ułaskawienie. Czy oskarżony zrobił pouczenie? Na tym nie jest rozwiązany.